Ósmoklasiści z powiatu wiasielskiego i gorlickiego wzięli udział w dniu otwartym zorganizowanym przez zespół szkół w Czcinicy. Zainteresowani mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki, zwiedzić jej mury oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Chcemy dzisiaj im przedstawić kierunki, w jakich kształcimy, pokazać zajęcia na pracowniach, w pracowni językowej, w pracowni informatycznej, w pracowni biologicznej, pokazać zajęcia praktyczne w klasie pracowni żywienia, z gotowania, z obsługi konsumenta, z nakrywania stołu. Trzcinicki Zespół Szkół oferuje kształcenie na poziomie liceum i technikum. W ramach liceum ogólnokształcącego od lat funkcjonuje m.in. oddział przygotowania wojskowego, stąd też obecność przedstawicieli służb mundurowych podczas dnia otwartego. Szkoła w Trzcinicy realizuje program oddziałów przygotowania wojskowego. To jest program realizowany w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej. I korzyścią dla szkoły jest to, że uczniowie mają prowadzone zajęcia również z instruktorami z jednostek wojskowych. Nauka w tych klasach mundurowych uczy młode osoby takiego właściwego podejścia do życia, to przede wszystkim. No, na pewno jest to dobry kierunek dla tych osób, które lubią mundur, które wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Dlatego też dzisiaj tutaj nasza obecność, mówimy o policji, o jej zadaniach, o funkcjonowaniu. Bardzo podoba mi się klasa językowa. Pani od angielskiego jest bardzo miła i bardzo ciekawie przeprowadziła z nami różne zajęcia. Trzcinickie Technikum kształci m.in. w zawodach technik informatyk, technik usług kelnerskich oraz technik turystyki na obszarach wiejskich.